Dzień dobry w kolonii. Witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku kupujemy. Dobra, rozrzutnik soli, dobra. Tu jest. Dobrze. W średnie ciągniki wchodzimy. Potrzebujemy tak 6x20. Tire sound, volume 300. Konfiguracja 69 chip tuning, to tak. Ustawienia standardowe to nie markę. Konfiguracja. To ma być. No i dobra, konsola. Cool. Jeden nabytek. Raz tire są tutaj, tak. Red ma być. Szerokie gumy. Wzór Premium Edition. 230 CVX Platinum. No i kolor podstawy Black Matte. Bo ja miałem Blacka, był taki średni. Także lecimy Black Matte. No i dobra, i to chyba wszystko. Dobra, kup. I teraz idziemy jeszcze tu. Panel słoneczny trzeba postawić gdzieś. Kurczę, nie myślałem w sumie gdzie, ale... Jak to będą moje pola, to tak... Stacja. Gdzie by to postawić? Tu niech stoi. No dobra, i niech sobie kręci tam kasę. No i dobra. Puma widać, że jest wyższa. Dobra, Michael troluje. Kup. Łyżkę tą z modów siwą. No i dobra, i pierwszy zestaw gotowy. Puma z rozrzutnikiem będziecie jeździć. O, także S. A i na to jeszcze sobie obciążnik kupię, bo kiedyś się przyda, bo John Deere będę też żył do innych robót. Tak więc obciążnik też się przyda. Jeszcze do Pumy muszę obciążnik kupić, ale to... Za chwilę. Tylko muszę sobie tutaj ma podczepić. I lecimy na gospodarstwo. Z tym zestawem. Obciążnik niech jest na razie z tyłu. No bo będzie ładować obornik, to niech jest sobie. A tam ten stoi Optum, dobra, teraz Optum jeszcze trzeba ściągnąć. Zapomniałem nawet w ogóle o tym case, że tam stoi. Także ciekawa sprawa. Długo na kolonii nie nagrywałem, bo chyba dobre 10 dni mi tu nie było. No także trochę. Trochę czasu zeszło od ostatniego razu. Ale dobra, dzisiaj ładujemy obornik i będziemy rozrzucać te 46 ton, co mam. Nawet spoko ten Black Matte wygląda. I dobra, jeszcze obciążnić jakieś. To na 500 mu damy.
Nie, no. Wychodzę stąd. Dobra, nie gaszę go. Oła. Nie gaszę go, bo raz dwa go załaduję. Bo to na 800 łyżka, no to raz dwa pójdzie. A tu wchodzi z 10 ton. A także 10 łyżek. Okej. Okay. Ten Oskar już troluje. Oskar już troluje, no nie ma szans. Nie wierzę w chłopa. O, ale urwu! Trochę ciasno tutaj jest na tym gospodarstwie. Nie powiem, że nie, ale... Ale przeżyjemy. Dobra, S, pełno. Pełny rozrzutnik. Tego tutaj majster trzeba by było przestawić gdzieś. 10 ton nabor, 10 ton pszenicy jeszcze dał w tego kawałka. Tu na łąkę na razie. Niech stoi. Nawet do pumy, póki jeszcze chodzi. 12 ton jednak chodzi. No tak, zapomniałem. I lecimy. Nie śpimy. Nie ma raju. Nie ma raju, kiedy nie ma ciebie. Dobrze, rozrzucamy ten oborniczek sobie. Niby to 8 ton na hektar, ale... Do tyłu. 9 metrów rzuca. Nie, na ten Oskar już troluje. Nie ma innej opcji. Oskar już troluje z tego, co widzę tam. Dobra, w sumie to wyłącz. Na dwa przejazdy.
Dobra, elegancko idzie, powiem wam, rozrzucanie tego Warwicka. Elegancko. Tutaj po łuku trzeba sobie pojeździć, no bo nie ma innej opcji, żeby tu inaczej to zrobić. A mam 66 tysięcy jeszcze. A na maksa mam kredyt wzięty. Także mam 66 tysięcy, to w sumie jakieś pole mogę jeszcze zainwestować w jakieś. Tylko czekaj, w jakie pole by tu zainwestować? Czy to pola serio rośnie? Tak. A co by tu zainwestować za pole? Dobra, kup. 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 No jest, i tam trzeba będzie pojechać kretem i zbadać tą glebę. Ty, tam się obornika rzuci jeszcze. Póki mam jeszcze oborniczek. No, także ciekawa sprawa. Także będziemy odchodzić już trochę od tych nawozów. Będzie więcej obornika rzucać. Także będzie dobrze, zobaczcie tam. Jeszcze na 70 pojadę rozrzucać obornik. Na te moje największe pole tutaj, za drogą. No bo nie mam w sumie gdzie rozrzucać tego obornika tak naprawdę, na ściernisko. To tylko tutaj, po te rzepaku zostało. Także trzeba to będzie rozrzucić. No, zrobimy z dwa rozrzutniki i skończymy odcinek. Zrobimy tak z 25 minut i będzie gitara. Także będzie wszystko gitarowo. No, Boris na niwie można porzucać. Będzie chęć. I cyk. I myk, i rozrzucone. Ale jeszcze dużo zostało tego barniczka. Dobra. Elegancko. Oj, podoba mi się, jak chodzi ta puma. Tu czasy GPS-a ustawić tą stronę. No, nawet dobrze trafiłem. A jaka tu jest dawaćka ustawiona, panowie? 11 ton. Tu już widać, że jest większa, bo szybciej spierdziela. Także no. O, przepraszam, ciekawa sprawa. No i tutaj to teraz sobie pojeździmy. Pobornik. Jeszcze beczkę na gnojowicę nie mam. Ale to się wszystko da. Czas na 15 niech leci, to chociaż kasę panel, panel już będzie kasę zarabiał. I przy okazji zobaczymy, ile za godzinę daje. No bo mamy tak, dochód gospodarstwa. Gdzieś było to. Dobra, wszędzie zero jest. Także za godzinę, w sensie o 11 zobaczymy, ile daje za godzinkę. Dobra, cyk i pyk. Lecimy w dół. Lecimy narzucić... narzucić. Wrzucić kolejny rozrzutnik. No, mam 15 minut, zanim załaduję, to będzie 20, jeszcze jeden się rozrzuci, czyli będzie akurat te 25-30 minut. Także idealnie. A resztę resztę się na liwie rozrzuci o pola. No, także lecimy szybciutko. To był test Rostermasza, bo widać, że...
Ale to mam nogę tutaj, na 65 mogę rozrzucić. Dobrze. Dobrze, ładujemy ten oborniczek, bo trzeba. Dobrze, elegancko idzie ładowanie tego obornika. Podoba mi się to. Kurde, tam jakieś dymy na Discordzie się dzieją, a nie mogę czytać. Znaczy, ja mam powiadomienie, ale nie mogę im odpisać, bo. Okej. Okay. No bo oni trolują na tym Discordzie, Oskaruś. Trolujesz na tym Discordzie, bo ja widzę wszystkie powiadomienia. No Oskaruś, trolujesz. W tym momencie. Dobrze. Później. Dobra, ja bym rozrzucił ten obornik. Rozrzutnik i będzie koniec. Czyli to będzie akurat 20 parę minut. Elegancko idzie ta puma. 56 na godzinę. Nie no, Skaruś troluje. Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo. No bo nie. Nie będę się wypowiadał na ten temat na razie. Co tam psało? Coś tam film. Nie. Dobra, coś tam psało śmiesznego, ale nie zdążyłem przeczytać. Dobra, sobie to pole w łacinku przeczytał. Na spokojnie. Dobrze, elegancko. No właśnie, jeszcze ponad rok. Także nie wiem, o co chodzi o Skarusiowi. Będziemy wspominać te piękne chwile. Kurde, syn. Nie wiem, czy ja nakładki nie robię przypadkiem jakiejś malutkiej, ale. Dobra. Rozrzucamy szybciutko ten oborniczek i spierdzielam, żeby poczytać sobie, co oni tam ciekawego piszą. Michael z Oskarusiem. Może też się dołączę do dyskusji. Zawsze! Kurde, nie mogę z tego. To narodziła się nowa epoka. Epoka zawsze. To ten Oskarusz to jest dobry gościu. Można i tak, no. Dobra, rzucę ten obornik szybciej, mordeczko. Tutaj do drzewek. No to za drzewkami zrobię na tym rozrzutniku. Pierdolisz pan. Ten co się obudził, pierdolisz pan.
Dobrze. Skarż troluje. Nie, no nie będę nic zaopisywał teraz, no bo mam odcinek, tak. No ale ogólnie, w skrócie to chodzi o taką jedną fałszywą informację, którą podał Michael na Liwie 2 tygodnie temu chyba. I oskarży się cały czas o rozprzestrzenia. W sensie rozpowiada tą nieprawdziwą informację. Także no. Nie, sam. Dobra, Oskar troluje. Mów, że będzie Liwa, nie było Liwa. Dobrze, elegancko tutaj. Idzie robotka, trzeba po przyciążek sobie zrobić. O! O, już bym wyjechał. Tak po chomsku. Elegancko idzie ta robotka, powiem wam, szczerze mówiąc. Żebym coś tam wysłał. Dobra, ja to muszę później przeczytać, nie? Bo tam takie jajca są. Znaczy jajca. No, to tak w sumie jajcarsko trochę jest napisane, jak tak czytam sobie to, ale muszę to poczytać, co za chwilę. Nie skończę odcinek. Jak rozrzucę te 4,5 tony oborniczka jeszcze. Także no, te 4,5 tony oborniczka się tutaj na tym przed krzakami się wyrobię. Dobra. Nie no, zrobię na pewno, bo to 3 przejazdy, w sensie 2, no to na luzie zrobię. Jeszcze. Na tym rozrzutniczku. Także pole numer 70 i kawałek 69 będzie nawieziony. A reszta to się daje, że gnojowicą doleje z drugiej strony pola. Dobrze. Elegancko idzie. Cyk. Między drzewkiem. Coś się kończy, coś zaczyna. Dobrze, ale ja nie będę im mówił, co mam, jaki mam plan na YouTube później, no ale nie powiem, bo nie wypali co. Ten, co się odpali. Dobra, jeszcze jeden przejazd chyba zrobię, co? Jeden długi? Powinien dać radę. Dobra. Elegancko rzucę. Chyba 9 metrów to ma, ale... GPS 8.1 pokazuje niby. A może i 8? Nie wiem. Ciekawa sprawa. Dobra, ale zajedziemy na dół. I tu na poprzeczniaku koło tego drzewka wywalimy ten nowornik, tą tonę. I zakończymy odcinek, tak? No i dobra. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! A kolejny odcinek z Kolonii. Kiedy będzie? No nie wiem, jak widzicie, co 3 dni jest odcinek. W sensie... Jest jak jest Kolonia, to wtedy potem jest Felsbrunn, Osinna i Kolonia. Czyli no, co 3 dni, dobrze powiedziałem. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć!